Dobra, mogę zobaczyć jeden film tego Teens. Który jest najlepszy? Wybierz sobie. Wszystkie są chujowe? Dobra, to ja wybieram ten, bo wygląda najciekawiej. Przetestujemy najdziwniejsze jedzenie z całego świata. W tym odcinku podzieliliśmy się na dwie grupy i wspólnie będziemy oceniać jedzenie, które mamy na stole. Teraz weźmiemy po jednym chipsie i generalnie nie wiemy, co to jest za smak, dowiemy się dopiero po spróbowaniu. Ej, słodko pachnie. Tylko jak nuggets. Pachnie jak taki miód. Ale ma panierkę. Dobra. 3, 4. To jest miodowe. Ale wygląda jak miodowe nuggetsy, mam takiego poczucia takiego nuggetsy. Jak dietetyczny słodycz, niedobre. Mega spoko, ale nie chcę mi się tego dalej. Czuję się jakbym miał samą panierkę z nuggetsami. Wygląda jak grzyby jakieś. Spróbuję pierwszy. Pachnie niczym. Dobra, ja próbuję. Takie lajtowe. To jest zaj... Nie, coś mi nie smakuje, ale... No smakuje bardzo. No spoko, ale nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Ja oceniam te chipsy na 8 na 10, mega dobre są. Mi to nie smakuje. Ja dodaję takie 5, bo to nie są moje smaki, ja właśnie nie lubię tych takich chrupek, są to takie białe do tego sushi. To jest takie obrzydliwe. Nie. Ale mi to smakuje na przykład, ale nie wiem, co to jest. Dobra, ja strzelam, że to są chrupki z karmelem. Albo topi. Nie, to jest rybo. Jakie rybowe? No, jak ryba. Dziękuję. Mora? Miód, faktycznie coś jest, nie? Czemu ja powiedziałem to ten karmel, jak tym faktycznie miodem są? Teraz przejdziemy do chipsów, które wyglądały jak jakieś małe dżownice, dlatego bierzemy je. No, a to pewnie były jakieś krewetkowe. Uuu, ja nie lubię krewetek. Uwielbiam krewetki. Bardzo nie lubię w ogóle owoców morza. Wąchamy czy nie wąchamy? Nie, Sandia, nie wąchamy! Ja nie wąchałam! Nie wącha się! I tak mam katar! O, ryba! Jakbym miał ochotę na krewetkę, albo krewetki nie miał w domu, to bym to zjadł, daję 9. Mega okropne, to jest taki posmak takiej ryby, prosto z jeziorka. To jest idealne sformułowanie karb z wodki. Obrzydliwe jest, czuję jak miałam brudną rybę, to dopiero wiem, że naprawdę tak smakuje, nie czujecie tego posmaku, daje na sobie? Nie. Ja czuję. Tej pierwsze chipsy? Ja już zjadłem 3. Najgorsze. Właśnie dlatego musiałem przepić, nie? Bo okropne było. To będzie ryba, weź to wciągnij, ty pierwszy. Ja się brzydzę tak ryb, ja nienawidzę ryb. To spróbuj. Dobre, ale to smakuje jak krewetki. Spodziewałem się czegoś gorszego, ale mnie smakuje. Czekaj. Laska to zjadła i powiedziała, że to smakuje jak krewetki. Ale przy poprzednich chipsach powiedziała, że nie lubi tych takich białych, okrągłych, które dodają do sushi. A to są kurwa prażynki krewetkowe. Albo jeszcze są krabowe chyba, nie? Przecież tu kurwę z logiki robią. Takie paluszki rybne typowe. Paluszki, to dokładnie. No. Naprawdę, no. Mi nie smakuje jednak. Krewetki. No. Czyli zgadnęliśmy. A jednak jej nie smakuje, sorry. Ja wiem, że sushi to nie tylko krewetki, ale chodzi o takie prażynki, które dostajesz w lokalu, na przykład sushi, albo jakimś zjedzeniem japońskim, czy tam koreańskim. Po prostu jako poczęstunek dostajesz takie prażynki. One są białe i takie okrągłe. I one są albo krewetkowe, albo krabowe. I to po prostu jest jak taka prażynka. Jak chips. I ona porównała właśnie do tego wtedy i powiedziała, że fu, że ona tych krewetkowych nie lubi, a teraz zjadła coś innego, no. Przechodzimy teraz do następnych chipsików i ja wybrałem te. Proszę, częstujcie się bardzo. A dziękujemy. Wyglądają smacznie. Tak. Ale generalnie muszę powiedzieć, że jestem trochę zawiedziony, bo jakby patrzę na te chipsy i tak sobie myślałem, że się naję, że będą jakieś fajne rzeczy, a tak naprawdę było bardzo mało rzeczy, które tutaj bym posmakował i które bym mógł sobie kupić, więc jestem trochę zawiedziony. Stuknijmy się. Juhu, smacznie. Spadają takie niezłe ręce. 4. Zwykły chips, nie? Taki. Fajnie. Więc ja daję od siebie 6, bo nie są aż takie złe, a da się zjeść. 8. Dla mnie dyszka. Ja uważam, że 9, bo są jedne z lepszych chipsów, ale dobre! To nie, nie jednak nie dobre. To nie, a dobra jest trochę ostre. Były takie lejsy strągi z limonką. Ej, serio, tak nienawidzę ostrego smaku. Teraz mi się na żygi zbiera. To jest ostre, nie jest złe. Ja bym to jadł normalnie. Stek z limonką, taki pikantny. No. To jest to. No. Spoko, mi też to smakuje. Nie, to jest dobre. Kurze nóżki. Co? Co? Ja ale limonkę. Nie, najgorsze. Nie, najlepsze z wszystkich. Ty jesteś chyba nienormalna. Ja też bym dał. Najlepsze? Najchętniej bym je jadł. Oni są totalnie odklejeni. No to od początku wyglądało najgorzej, jak taki spalony chleb. To teraz ja sprawdzę, co to jest. 3, 4. Fajne, takie chlebki suszone, mi smakuje bardzo. To smakuje jak nic. Nie czuć w ogóle tego smaku, a to miało być jalapeno. W ogóle nie jest ostre. Na mnie to smakuje jak taki 3, 4. 2. Ja bym na piąteczkę. To jest bez smaku. To jest niemożliwe, że ktoś je takie chrupki. Oj, no karmę daje dla psów. To jest strasznie, jest niedobre. Weź to, jest krakers, takie ostre krakersy. I ostre to jest, no. Zobaczcie twój... Ej, z tą laską jest coś kurwa nie tak. To już jest czwarty chips, gdzie ona... Ej, nie, jednak zajebiste. Kurwa mać. O co to chodzi? Patrz. To jest karma. Bez smaku. To jest niemożliwe, że ktoś je takie chrupki. Oj, no karmę daje dla psów. To jest strasznie, jest niedobre. Weź to, jest krakers, ej, dobre. Tak. Kurwa, jednak dobre! Oj, dobre! Wow! O, kurwa! O co tu chodzi? Zastanawiam się, czy po prostu nie chcielibyśmy spróbować taki sub, bo ja na przykład widziałem tego pełno na internecie, a nigdy sam taki sam nie spróbowałem. Ja czuję, że są ostre, nie?
Obrzydliwe są. Obrzydliwe. Ostre są, nie? Te chipsy są obrzydliwe, dosłownie. Jakbyś jadł chipsa, który jest zlany sokiem z cytryny. I jest ostry. Jest niedobry. Te niebieskie są obrzydliwe. To w ogóle nie jest ostre, to jest kwaśne. To jest limonka. To jest kwaśne. Jest spoko, no. A ja muszę to próbować? Musisz koniecznie. Po ja to raz. Próbowałem. Ja też próbowałem. No chodź. Bo my zmiecie smaczne. No chodź. Ale daj, dobra. Nie, teraz, nie, ale nie, dobra, to... Dzień dwa, ale dasz mi tej wody. Albo... No to nie, dobra, to jeden bez wody. Dobra. A to już pękła? Tak. Nawet nie zauważyłem, kiedy ona to zrobiła. On się złamie. O chłopie. Ja pierdolę. No i okropię się chipsy. Dawaj mi wody. Też radę, też radę. A jestem babą, ja potrzebowałam. Teraz daj mi wody. Nie wiem czego. Ja też tego nie wiem, nie apeta. Czy że wygląda dla mnie to jak jakieś flaki i pachną jak zupa chińska, mega, dla mnie to jest nieapetyczne. Ja w ogóle bardzo się brzydzę takich rzeczy, które są opakowane w jakichś musach, w tubkach, ble, ja nawet musu owocowego nie zjem, bo po prostu te stupce i mnie to obrzydza. W ogóle jego wszystko obrzydza, nie? Nie wszystko obrzydza, wy też. Tak, że tu jest ten obrzydliwe coś, czego chyba wszyscy się najbardziej boimy. 3, 4. Ej, to jest ostre. Fajne. Tylko ma okropną konsystencję tego, nie? O kurde, co to jest? Jezu, ktoś to kupuje, żeby to sobie tak ozjeść? Nie będziemy mieć tego całego, bo nie, skręcimy bo... na słowo. Ej, a to jest ostre? Bo wydaje się ostre. Ostre, to jest strasznie. To jest obleśne. To jest takie twarde i to jest takie, jakbyście takiego robaka jedli. Kupcie sobie. Kaczko. Dziób gaczki. Obrzydliwe. Nie, dobra. Chłopie, pomyśl, że jesz biednego kurczaczka, który biega przez... To jest przez kaczka, przypominam. A, kaczka. To jest dobre. Nie, dobra. Już. Dobra, to są drzwi. Albo okno. Wynosiły go. Dla mnie to wygląda jak chrupki orzechowe. 3, 4. Ej, dobre! Mega dobre! I keczupowe! Mógłbym to jeść, tak na co dzień bym mógł to zjeść. Ale mają fajny, mocny smak, nie? I też nie są takie tłuste. O! Teraz czuję keczup, a raz takim dąsem podlatuje. Albo mi ta ostrość już zryła banie, nie? Ale ogólnie jest to jadalne. Jest to smak ośmiornica. Ośmiornica jest taka dobra? Na pierwsze miejsce to dało. Mhm. Ej, zapach coś mi przypomina, ale nie wiem co. Dobra, jesteście gotowi? 3, mega dziwnie pachnie. Słodkie znowu? Suszona śliwka. Co? Ty wiesz, jak śliwka smakuje? No wiem, ale wysuszona, wiesz jak to smakuje? No nie, no wydaje mi się, że suszony owoc to jest faktycznie, suszony. No. Na co stawiamy? Ja stawiam, że suszona śliwka. Ja obstawiam, że to jest suszony banan. Jak? Nie. Cukier brązowy. Brązowy. Cukier brązowy? 3, 4. To jest taka przyprawa, co się dzieje. Sos sojowy. To nie jest sos sojowy, to jest habanero? Ale mnie wciul nie smakuje, nie nienawidzę w ogóle jakieś stosownie robię wołowiny. Totalnie nie moje gusty. To jest wasabi. Oj! Co ty, człowieku? Mleko pijesz? Daj mi to. No mleko. Ale nie dostaniesz mojego mleka. Wypiję ci całe. No. Nienawidzę ostrego, to jest tak niedobre. Ale to nie jest ostre, to jest nieohydne. Ale mleko ostro, dobre. No ja się nie mam wysłać nawet, bo on gada głupoty, to jest serio ostre. Jak widzieliście, to zdecydowanie najgorsze chipsy, no i ustaliliśmy, że to będzie wasabi. Wasabi plus wołowina. O jest. Ale strasznie, to było okropne. Ja bym to wysypał w ogóle do śmietnika. Ale szanujemy jedzenie. Pachnie niczym, nie ma nic konkretnego tutaj na tym. A nie ładnie pachnie, wanilio. 3, 4. Zielona cebulka. Bardzo nie, dobra. Wanilia. Tłuszcze, który okropny. A mi smakują. Bardzo średni chips, bo takie są słodkie strasznie. Mogę ciasteczko? No. Jak jeździłem sobie tak na wakacje, takie ciastka przynosili. Dobra. Strasznie bardzo. Znam ten smak. Ej, mega dobre. Smak dzieciństwa, naprawdę smak dzieciństwa. Jezu, ale co to jest? Będziemy sobie przypomnieć. Patrzymy? No dawaj. Miód i masło. Ej, nigdy bym nie wiedział, że to jest miód i masło, ale bardzo dobre. W dzisiejszym odcinku 6 uczestników. Nie, już nie chcę. Już nie chcę. Nie, już więcej nie chcę.